Panie Bogu, witam Was bardzo serdecznie na tym miejscu i cieszę się, że wspólnie razem mogliśmy przyjść w miejsce nie po co innego, ale po to, aby oddać Bogu chwałę, chwałę temu, w którego uwierzyliśmy, który nas ciągle wzmacnia, który nas posila i dzisiaj przygotował nam to, czego potrzebujemy. Wierzę w to mocno i będę nastawiał swoich uszu, czego i Was zachęcam do tego, aby słuchać, a potem wierzę w to mocno, że Bóg ożywi i wydamy wspólnie owoc. Jeżeli chodzi o nadchodzący tydzień, to też póki przejdziemy do tygodnia, chciałbym przypomnieć, że można odpisać 1,5% podatku na cele zborowe. 27 kwietnia młodzież planuje zorganizować jednodniową konferencję, także pamiętajcie, że w tego dnia tutaj w zborze się będzie działo i uwaga, nastąpiła zmiana terminu chrztu. Jak było 9 czerwca, tak teraz proszę zapiszcie sobie termin 16 czerwca, to jest tydzień później, o czym jeszcze Wam będziemy wiele razy przypominać. Poniedziałek, czyli jutro, modlitwa jest odwołana. W środę nabożeństwo godzina 18 i następne nabożeństwo za tydzień chcielibyśmy, aby było połączone z Wieczerzą Pańską. Najbliższy piątek, seniorzy, uwaga, pod schodami wciąż leży lista, na którą należy się wpisać. Jeżeli chcecie uczestniczyć w spotkaniu z dziećmi, a myślę, że warto, to zachęcam, wpiszcie się, ponieważ ta lista będzie leżała tam tylko do dnia dzisiejszego. Konkurs biblijny w kwietniu zbliża się wielkimi krokami. Proszę, aby osoby zainteresowane zapisywały się do brata Tomka Kasperskiego, również dorośli. Jeżeli chcecie uczestniczyć w konkursie biblijnym z Ewangelii Łukasza, to również proszę, zgłoście się do pastora Tomasza Kasperskiego. Są jeszcze miejsca na w czasy rodzinne, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam również, aby podszedł do pastorów lub do Basi Kasperskiej. Piotr, pisząc do wierzących, jak sam mówi, w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bytynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, mówi o czymś, co łączy historię, łączy wierzących, tych, którzy nawrócili się 2000 lat temu, ale łączy też tych, którzy nawróceni są choćby od wczoraj. Dzisiaj aktualne jest to słowo do wierzących w Polkowicach i w każdym innym miejscu na świecie. Początek pierwszego listu Piotra mówi nam takie słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Odrodzeni dziś jesteśmy przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Coś, o czym wszyscy wokół mówią, o czym dzisiaj my będziemy, wierzę, słuchać, o czym myślimy. I to nie za pieniądze, nie za zasługi, nie przez znajomości. Nie dostaniemy się też do nieba przez jakieś tylne wyjście, czy przez trzecią drogę, czy drugą, ponieważ takich rzeczy nie ma. Tylko przez zwycięstwo i tylko przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa możemy dzisiaj mówić i śpiewać, co chcemy robić. Bo chcemy wspominać wydarzenie, które nie wypada raz na rok. I tak zwyczaj mówi, że należy to o tym mówić, ale cieszyć się z tego, że Boża realność, że Boże zmartwychwstanie towarzyszy nam przez całe życie, przez cały rok. I zachęcam Was do takiej głębokiej refleksji nad tym wydarzeniem, którego echo ciągle brzmi z historii. Zmartwychwstanie Chrystusa. Co dzisiaj znaczy dla Ciebie i dla mnie? A zanim będziemy słuchać, zanim będziemy śpiewać, proszę brata Tomasza, aby podzielił się kolejną częścią z prawd, które chcemy, abyśmy nauczali. Proszę, powstańmy, kochani. Dzisiejsze pytanie brzmi, czego Bóg od nas wymaga w 6, 7 i 8 przykazaniu? W 6 zabrania nam krzywdzić i nienawidzić naszego bliźniego oraz okazywać się mu wrogość. Nakazuje cierpliwość, dążenie do pokoju oraz troszczenie się z miłością nawet o naszych wrogów. W 7 mówi, że mamy wstrzymywać się od niemoralności seksualnej oraz wzywa do życia w czystości i wierności, czy to w małżeństwie, czy w stanie wolnym,
Unikać mamy wszelkich nieczystych czynów, spojrzeń, słów, myśli i pragnień oraz wszystkiego, co może nas do nich prowadzić. W 8 zakazuje zabierania bez pozwolenia cudzej własności i odmawiania pomocy osobie potrzebującej. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powtarza te słowa w 13 rozdziale 9 wersecie: gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Zapraszam, oddajmy Bogu chwałę. O cudowny jest mój Zbawiciel, który za mnie na krzyżu zmarł. Za mnie przelał swą krew, dał życie, bym ja grzeszny zbawienie za mnie zawisł na krzyżu. O.
czekaliśmy w ciemności, gdy już cień nadziei znikł. Wtedy Ty przyszedłeś z nieba, miałeś łaskę w oczach swych, by spełniły się proroctwa. Słowo przyszło na ten świat, zostawiło tron swej chwały, by zamieszkać pośród nas. Godzien chwały jest nasz Bóg, Ojciec, Syn i Święty. Zapłakał cały świat, pociemniał słońca blask,
Zbawiciel świata zmarł niewinnie. Na krzyżu Jego krew przelana za nasz grzech, czuł ciężar wszystkich win na sobie. Aleluja, śpiewam, aleluja, baranek król.
Drogi Boże, Twoja świętość, Twoja chwała, Twoja mądrość, Twoja czystość, Twoja wszechmoc, Twoja doskonałość prowadzi nas do tego, abyśmy Ciebie uwielbiali za to, kim Ty jesteś. Stajemy, Panie, przed Twoim majestatem i przed Twoim tronem dzięki Jezusowi Chrystusowi, który przyszedł do nas na tą ziemię, który zostawił swoją chwałę w niebie i przyszedł w postaci człowieka, stał się jednym z nas. Przyszedłeś, Panie Jezu, po to, aby wskazać nam drogę do Ojca, do tego wielkiego, wspaniałego, cudownego Boga, który w swojej mądrości stworzył cały wszechświat i stworzył nas, abyśmy, Boże, mogli być przy Tobie, abyśmy mogli mieć w Tobie nadzieję, abyśmy w Tobie mogli mieć wiarę, abyśmy w Tobie, Panie, mogli powstać z martwych z powodu naszych grzechów. Ty nas usprawiedliłeś, drogi Jezu, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie, przez Twoją przelaną krew na krzyżu. Dzisiaj usprawiedliwieni możemy mieć tą wiarę, nadzieję wspaniałego, kochającego Boga. Proszę Ciebie, Boże, byś Ty dzisiaj nas błogosławił. Wypełnił nas swoją miłością, wypełnił nas swoim słowem. Wzmocnił i posilił. Tego pragniemy, tego oczekujemy, Panie. Przemawiaj do nas przez swoje słowo, które jest święte i które jest żywe. Wypełnij dzisiaj każdego z nas. Tak bardzo Ciebie potrzebujemy każdego dnia. Dlatego modlę się, abyś błogosławił ten czas. We wszystkim, abyś był uwielbiony. We wszystkim, aby zaniesiona była Tobie chwała, uwielbienie i cześć, bo jesteś tego godzien. Chwała niech Ci będzie. Amen. Usiądźmy, kochani. Dzisiaj pośród nas mamy w pewnym sensie gościa, Bartosza Sokoła, który będzie dzielił się dzisiaj Bożym Słowem, także Bartosz, zapraszam Ciebie tutaj na to miejsce. Niech Ci Bóg błogosławi. Trzy razy mi przypominano o włączeniu mikrofonu i jak widać kilka razy za mało. Jeszcze raz, chwała Bogu, bardzo serdecznie Was witam. Jakoś tak się ostatnio przyjęło, że wygłaszam kazania w Polkowicach literalnie od święta, ale czuję się z tym faktem no, nie tylko zaszczycony, ale wręcz onieśmielony. Jak zawsze bardzo dziękuję za zaufanie, za możliwość podzielenia się z Wami słowami z Bożego Słowa. Mimo, że ze względów zdrowotnych nie jestem dzisiaj aktualnie w najlepszej dyspozycji, za co z góry bardzo przepraszam. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli, drodzy, od Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 24 wersetu. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi: Przekazuję wam królestwo. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział i od 24 wersetu. Powstał też spór między nimi. Oto kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś, Pan Jezus, rzekł do nich: Królowie narodów panują nad wami, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał. Abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim i zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. A ja przekazuję wam królestwo, jakie mnie Ojciec mój przekazał. I przenieśmy się na moment do innej Ewangelii. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 27 wersetu. Bardzo dziękuję. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić... I będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
Jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza na powrót, 23 rozdział od 44 wersetu. Przenosimy się do sceny ukrzyżowania. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal. Również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. Myślę sobie, w dniu takim jak ten, gdy cały świat wspomina zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, o tym, co przydarzyło się apostołom. Gdyż to, co przydarzyło się im, przydarza się również i nam. Apostołowie doświadczali przez kilka lat prawdziwej eksplozji cudów i triumfalnych przejawów Bożej mocy. Życie, do którego zaprosił ich Chrystus, wydawało się jak sen. Towarzyszyli niezwykłemu człowiekowi, absolutnie niepowtarzalnemu, który nie wiedzieć dlaczego zaprosił właśnie nich i właśnie im zaufał. I kiedy sobie o nich myślimy, to pojawia się pytanie, czego oni nie widzieli przez te kilka lat? Czego z nim nie robili? Rozmawiali ze wskrzeszonym Łazarzem. Patrzyli w oczy uzdrowionych ślepców. Słuchali głuchoniemych, niezdarnie próbujących chwalić Pana Boga z powodu odzyskanego słuchu i mowy. Widzieli, że nawet morze i wiatr są mu posłuszne. Pytali w zdumieniu, kim on jest, kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne, a później odpowiadali, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Patrzyli w Jezusa jak w przysłowiowy obrazek. Był ich mistrzem, ich Panem, ich nauczycielem, był ich wszystkim. Ewangelia w niczym nie przypomina jednak hollywoodzkich historii. Otóż doskonale to, drodzy, wiecie, w hollywoodzkich najlepszych scenariuszach filmowych jest zazwyczaj tak, że ktoś niepozorny wybija się na wielkość. Uwielbiamy nieoczywistych bohaterów, takich niepozornych zwycięzców, takich cichych mocarzy. Najlepiej smakują opowieści, w których najmniejszy pokonuje największego, w których brzydkie kaczątko staje się pięknym łabędziem. Dlatego taką furorę robi opowieść o Kopciuszku, o zagubionych pantofelkach. W niepozornych i niezdarnych chłopcach, którzy stają się bożyszczami tłumów, w tym odnajdujemy jakąś przedziwną satysfakcję. Aktualnie na przykład rekordy na Netflixie i na innych portalach filmowych biją biograficzne filmy najlepszych piłkarzy, gdzie widzimy, jak małe, wychudzone urwisy kopią gdzieś piłkę na brudnych ulicach Ameryki Południowej i nagle zamieniają się w uwielbianych na całym świecie multimilionerów. Od zera do bohatera. Tak wygląda cykl, któremu hołduje nasza wyobraźnia, do którego jest dostosowana, zaadoptowana. To właśnie ten mechanizm stoi za sukcesem popularnych programów telewizyjnych typu Mam Talent czy X Factor. Serca milionów widzów podbijają zazwyczaj ci niepozorni, szarzy, przeciętni do bólu normalsi, których niezwykły talent nagle eksploduje na scenie. Im mniej można się było tego spodziewać, tym lepiej. Tym więcej radości to sprawia tym, którzy to oglądają, tym większą oglądalność to generuje. Przyciąga nas jak magnes przepaść między tym, na kogo ktoś wygląda, a tym, kim okazuje się być. Od zera do bohatera. W takim kluczu poruszają się po ludzkiej wyobraźni wytwory naszej kultury. I wracając do Ewangelii, dostrzegamy, że ona jest zdumiewająco odmienna. Wektor zwrócony jest w drugą stronę. Historia wydaje się zmierzać w odwrotnym kierunku niż te wszystkie inne wielkie opowieści. To nie droga od zera do bohatera, ale przeciwnie. Od bohatera do zera. Jezus był idolem tłumów. Był mistrzem swoich uczniów. Był postrachem religijnych elit Izraela. Był rewolucyjnym pierwiastkiem w tkance społecznej swojego środowiska. Był absolutnie niezwykłym, niepowtarzalnym, niewyjaśnialnym zjawiskiem na mapie religijnych i społecznych ruchów tamtego społeczeństwa. Nie było wcześniej nikogo innego takiego jak on. Był bohaterem żydowskich ulic, placów, skwerów i domów. Był potencjalnym odkupicielem Izraela,
dostrzegano w nim ten potencjał powszechnie. Był nadzieją swojego pokolenia, był złotym dzieckiem, był prorokiem Bożym, nowym Eliaszem, nowym Mojżeszem, nowym Janem Chrzcicielem. Ale w ciągu zaledwie kilku godzin przemierzył brutalną drogę, inną niż hollywoodzkie produkcje, od tego bohatera, od złotego dziecka do zera. Stał się poszarpanym ciałem skazańca rozciągniętym na drewnianym krzyżu, ofiarą sądowniczej zbrodni, małostkowej zdrady, zawiści i trybu wielkiej geopolityki. Ten pompowany balon pękł z hukiem. Jezus zbankrutował. Tak samo jak inni. Skończył się jak wszyscy inni przed Nim. Zawiódł jak wszyscy inni przed Nim. Nadzieja Izraela stała się wspomnieniem Izraela. I drodzy, niezmiennie fascynuje mnie psychologiczny aspekt tej historii. Pomyślmy proszę o uczniach, o apostołach, chociażby o tych 12, których wybrał. Jezus nadał im nową tożsamość, uczynił ich kimś, stali się kimś. Wyciągnął ich z prozy codzienności, ze zwyczajnych losów mieszkańców Izraela. Dał im posmakować czegoś zupełnie większego. A apostołom bardzo ten smak przypadł do gustu. Jezus był wielki, oni byli z Jezusem, a więc też byli wielcy. Więc też czuli się wielcy. Czuli się wielcy do takiego stopnia, że regularnie rozmawiali, a nawet kłócili się między sobą o to, kto z nich jest największy i najważniejszy. To do nich Jezus mówił: wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo. Moje królestwo jest wasze. Jaki ojciec mi przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim, zasiadali na tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Drodzy, co działo się w ich wyobraźni? Każdy z nich widział siebie na tronie. Przecież to byli ludzie zasadniczo z niższych warstw społecznych. Normalni ludzie, tacy jak my. Rybacy, poborca podatkowi, syn rolnika. A teraz słyszą Jezusa, który mówi: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo bracia, albo siostry, ojca, matkę, dzieci, rolę dla imienia mego, 100-kroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Apostołowie byli zaprzątnięci tą myślą bez reszty. Do takiego stopnia, że już wybierali sobie trony. Oczywiście największą popularnością cieszyły się te po lewicy i po prawicy Jezusa. Pamiętacie doskonale, jak dwaj uczniowie, synowie Zebedeusza, chyba nie za bardzo wiedzieli, jak to rozegrać, więc przyszli do Jezusa z mamą, która najzwyczajniej w świecie poprosiła go, aby jej synowie zasiedli po lewicy i po prawicy w jego królestwie. Mamy to mamy. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Pozdrawiam pewną bohaterską mamę trzech córeczek, które aktualnie chorują i która chyba teraz nas słucha. I gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Oburzyli się. Dlaczego się oburzyli? Dlatego, gdyż w walce o stołki każdy myśli o tym, że jemu ten stołek się najbardziej należy. Apostołowie dzielili już skórę na niedźwiedziu, ale ten niedźwiedź był w ich przekonaniu martwy. Widzieli Jezusa już panującego nad siłami przyrody, nad dysfunkcjami biologicznymi, a nawet nad śmiercią, panującego nad umysłami słuchaczy, nad intelektualnym polem bitwy. Kwestią czasu było dla nich rozciągnięcie tej władzy na obszar społeczno-polityczny. Kwestią czasu było tylko, aż zasiądą na tych tronach, które obiecał im Jezus. I wtedy nastał czarny czwartek, a później czarny piątek. Czar Chrystusa rozmył się jak wczesnoporanna mgła nad sobińskimi lasami. Jakby ktoś przebił igłą wielki balon, a ten rozpada się z hukiem na tysiące kawałków. Król Jezus rzeczywiście otrzymał koronę, ale koronę złożoną nie z diamentów i drogich kamieni, a z około 60 cierni wbijających się w skroń. Król Jezus rzeczywiście otrzymał berło, tyle że zrobione z trzciny. Dostał nawet szkarłatny płaszcz, a oddział rzymskich żołnierzy pozdrawiał żydowskiego króla i kłaniał się przed nim, plując na niego przy okazji, go policzkując. Królestwo Jezusa nadeszło, ale w koszmarnie niespodziewanym kształcie.
Nadeszło jako parodia, jako jakieś diabelskie przedrzeźnianie. Król Jezus, zamiast wywyższony na tronie, wraz z wszystkimi apostołami wokół siebie, skończył wyniesiony na krzyżu. I jakimś dziwnym trafem teraz już nikt z jego uczniów nie chciał znaleźć się po jego lewicy lub prawicy. Spoglądali z oddali na tabliczkę z napisem: Ten jest Jezus, Król Żydowski. I słyszeli w głowie echo jego słów: Przekazuję wam królestwo. Przekazuję wam królestwo. Przekazuję wam królestwo. Któż o zdrowych zmysłach chciałby otrzymać takie królestwo? Co musiało dziać się w głowach apostołów? Jakie zachodziły tam procesy? Gwoździe, którymi przybito ręce Jezusa do krzyża, były zarazem gwoździami do trumny ich marzeń. Klasyczny game over, koniec historii. Apostołowie rozwiewają się w ogrodzie Getsemane jak dym, ale i znikają z kolejnych kadrów i z top klatek Ewangelii. Ich nieobecność na kolejnych etapach tej historii wręcz krzyczy. Ich milczenie zdaje się głośno wołać. To nie apostołowie niosą krzyż upadającego Jezusa, a Szymon Cyrenejczyk. To nie apostołowie ronią głośno łzy, idąc po krwawych śladach Jezusa na Golgotę, a jerozolimskie kobiety. To nie apostołowie bronią czci i godności Jezusa pod krzyżem, a jeden z ukrzyżowanych wraz z nim przestępców. To nie apostołowie zabiegają o ciało Jezusa po jego ukrzyżowaniu. To nie oni idą odważnie do Piłata, a cichy jego zwolennik Józef z Arymatei. To nie apostołowie nabywają maści. To nie oni idą namaścić trzeciego dnia jego ciało, a wierne mu kobiety. Gdzie są apostołowie? Gdzie oni się podzieli? Gdzie byli ci, których wybrał Jezus, w których zainwestował swój bezczelny czas, którym zaufał, których traktował jak przyjaciół, których pociągnął za sobą ku Ojcu? Możemy sobie mówić, że my byśmy na pewno tak nie postąpili. Że co jak co, ale tak to nie. Że dzięki Bogu nie jesteśmy tacy jak oni. Możemy się moralnie oburzać na to i wzruszać, ale prawda jest inna. Przynajmniej ja bywam dokładnie w takim samym miejscu. I pozwólcie, że to wyjaśnię. My nie znamy już Jezusa według ciała. Nikt z nas nie miał możliwości, aby fizycznie z Nim przebywać, rozmawiać, słuchać Go, mówić do Niego, spoglądać Mu w oczy. Ale reprezentacją Chrystusa na świecie jest obecnie Jego Kościół. Cały Nowy Testament mówi nam o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa, jest Jego urzeczywistnieniem na świecie, jest Jego materializacją, uobecnieniem. I to Jego ciało w miejsce Chrystusa sprawujące poselstwo na ziemi jest źródłem naszych rozczarowań, zniechęceń i frustracji. Los i droga Jezusa Chrystusa w świecie okazują się być zarazem losem i drogą Kościoła, Jego ciała. Uczeń nie jest większy nad swojego mistrza. Jesteśmy ciałem Chrystusa, a przecież Jego ciało, zanim stało się uwielbione, było najpierw wyszydzane, opluwane i w końcu ukrzyżowane. Zanim przenikało ściany, było najpierw bezsilne i przybite do krzyża. Chrystus nie spełnił wówczas pokładanych w Nim nadziei i Kościół również dzisiaj nie spełnia. Chrystus rozczarowywał wówczas tych, którzy Mu zaufali i Kościół dzisiaj również rozczarowuje. Miliony ludzi nawracają się do Chrystusa, odkrywają Kościół po to, aby po kilku lub kilkunastu latach z rozczarowaniem myśleć o miejscu, w jakim się znaleźli. Okazuje się, że to mistyczne, niezniszczalne ciało Chrystusa, ta Jego reprezentacja na ziemi, składa się z całkiem przeciętnych, mylących się, uparcie niedoskonałych ludzi, zbudowanych z takiej gliny jak reszta ludzkości. I to bez względu na wspólnotę, denominację lub teologiczne akcenty. Kościół, który miał być miejscem ocalenia przed agresją i obojętnością grzesznego świata, sam staje się niekiedy miejscem zranienia i odrzucenia. Kościół, który miał być filarem i podwaliną prawdy, sam staje się niekiedy miejscem obojętnym na prawdę, przestrzenią manipulacji, półprawd i banalnych uproszczeń. Kościół, który zapewniać miał wspólnotę, akceptację, miłość i tożsamość, sam niekiedy staje się miejscem cichej samotności, permanentnego niedostrzeżenia.
I kiedy wchodziliśmy z entuzjazmem na chrześcijańską ścieżkę, pytaliśmy jak Piotr. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż z tego będziemy mieć? Cóż za to będziemy mieć? I wydawało się, że odpowiedź jest oczywista. Udział w Bożej chwale. Radość, miłość, zbawienie, transcendowanie życia w kierunku Bożej doskonałości, panowanie wraz z Chrystusem, uwielbienie wraz z Chrystusem, przełamywanie problemów wraz z Chrystusem, nowa rzeczywistość w naszym życiu, w nas, wokół nas. Nie tylko schwytaliśmy Pana Boga za nogi, ale w istocie włączeni zostaliśmy w Niego, w Jego ciało, zjednoczeni w Nim. Jakże trudnym jest więc moment, w którym spoglądamy na to właśnie ciało Chrystusa, na Kościół i widzimy Go raczej ukrzyżowanym niż uwielbionym, raczej bezsilnym niż mocnym, raczej budzącym szyderstwo świata niż Jego podziw, raczej zranionym i wewnętrznie rozdartym niż będącym lekarstwem dla ginącego świata. Spoglądamy na to, na Kościół, na ciało Chrystusa i jak apostołowie pod krzyżem nie bardzo możemy w to uwierzyć. Nie układa nam się to w jedną całość, bo obiecano nam coś zupełnie innego. Na pewno nie Kościół zdefragmentowany, zdekoncentrowany, wszechstronnie kwestionowany, pozbawiony wigoru, dynamiki, siły sprawczej. Kościół, z którego wyśmiewają się dzisiaj naukowcy, który wyszydzają aktywiści, na który polują publicyści. Kościół, który bardziej niż miastem na górze stał się samotną górą za miastem. To apostolskie rozczarowanie Chrystusem przeżywamy dziś ponownie poprzez rozczarowanie Kościołem, ciałem Chrystusa. To Kościół jest dla nas bliski i dotykalny, uchwytny w naszej codzienności. Tak jak Chrystus był dotykalny i bliski dla apostołów. I jestem pewien, że wielu pośród nas doskonale wie, o czym mówię. Z powodu tego rozczarowania, permanentnego rozczarowania Kościołem, bardzo popularne są dziś różne chrześcijańskie mistycyzmy pod takim hasłem: Chrystus tak, ale Kościół nie. W Boga wierzę, Chrystusowi ufam, ale z instytucjami kościelnymi wszelkiej maści nie chcę mieć nic do czynienia. Kościół jest passé nie tylko dla ateistów, ale również dla wierzących. Cóż to za paradoks? Wydaje się, jakby Kościół był najsłabszym ogniwem Ewangelii. Jakby był dzieckiem, które najgorzej sobie radzi. I drodzy, ja to rozumiem. Ciało Chrystusa rozczarowuje ponownie, tak jak rozczarowywało tych, którzy stali pod krzyżem. Jak to zrozumieć? Jak wydostać się poza to rozczarowanie? W jaki sposób jako chrześcijanie mamy się z tym zmierzyć? Ułożyć to sobie w naszych sercach i umysłach? Pozwólcie, że w drugiej części kazania przyjrzymy się historii podróży do Emaus. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 13 wersetu. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 13 wersetu. Jak dla mnie jedna z najpiękniejszych historii w całej Biblii. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy i rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że Go poznać nie mogli. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnębieni. Odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego: czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, podróżny w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na Niego wyrok śmierci i ukrzyżowali Go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to nie stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły Jego ciała. Przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż On żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. A On rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy.
Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami. Dziękuję. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówi do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Niesamowita historia. Drodzy, po pierwsze, rozczarowanie zawsze skutkuje wycofaniem. To dość oczywisty mechanizm psychologiczny. Nie musi kończyć się jakąś rozpaczliwą ucieczką od Jezusa, od wiary, ale skutkuje odsunięciem się na bezpieczny dystans od Chrystusa i od Kościoła. I to przydarzyło się uczniom idącym do Emaus. Opuścili centrum wydarzeń i oddalają się od Jerozolimy. Z każdym krokiem są coraz dalej od tego, co się wydarzyło. Od miejsca ukrzyżowania i od pustego grobu. I to tym bardziej dziwi, że oni przed chwilą usłyszeli historię o zmartwychwstaniu Jezusa. Usłyszeli o aniołach mówiących, że On żyje. Usłyszeli o pustym grobie, ale nie idą tego sprawdzić. Nie idą zweryfikować tych pogłosek. Nie wracają do centrum wydarzeń. Oni nie mają już nawet resztek nadziei. Raczej odsuwają się na bezpieczny dystans. Bo wiedzą, że pusty grób może oznaczać polityczne kłopoty dla byłych wyznawców Jezusa. Co ciekawe, nadal mówią o Jezusie z wielkim szacunkiem, ale już w trybie przeszłym. Mówią, był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem. Był. Rozczarowanie nie sprawia, że nagle zaczynamy gardzić Chrystusem. Nie musi niszczyć i porzucać obiektu naszej wiary, ale raczej przenosi go z teraźniejszości w przeszłość. Rozczarowanie skutkuje zwiększającym się dystansem między nami a Chrystusem, nami a Kościołem, nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Po drugie, rozczarowanie wpływa jednak nie tylko na to, dokąd idziesz, ale i na to, co dostrzegasz. I temu chciałbym poświęcić dziś kilka chwil, bo to jest szalenie ważne. Rozczarowanie sprawia, że przestajemy widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest. Zaczynamy koncentrować wzrok na wąskim jej wycinku i pomijać całą resztę. Umyka nam kontekst, umyka nam pełen obraz. Coś takiego wydarzyło się uczniom idącym do Emaus. Drodzy, to jest niezwykłe. Oni byli tak zafrasowani śmiercią Jezusa, zniszczonym i przebitym ciałem na krzyżu, że nie rozpoznali żywego ciała Jezusa tuż obok siebie. Pomyślmy o tym przez chwilę. Ich pamięć i wyobraźnia wypełnione były obrazem konającego Jezusa. Naznaczyła ich śmierć. Zawisła nad nimi jak wielki, ponury cień, a przecież tuż obok nich zakiełkowało nowe życie. Na ich oczach zaczynała się nowa rzeczywistość w Chrystusie. Zmartwychwstałe życie Bożego Syna było na wyciągnięcie dłoni, rozmawiał z nimi. Ale oni tkwili w przeszłości, w starych obrazach, we wspomnieniu śmierci. To tak, jakby oglądali na telefonie podczas podróży w pociągu film o Robercie Lewandowskim i nie zauważyli, że siedzi w tym samym przedziale tuż naprzeciw nich. Aż trudno w ogóle zrozumieć, jak to możliwe. Zastanawiałem się nad tym wczoraj długo. Jak to możliwe, że przez 3 lata chodzili z nim po świecie, co najmniej przez 3 lata, i kiedy zmartwychwstał, po prostu go nie rozpoznali. Jak to w ogóle możliwe? Otóż w ludzkiej kondycji mieści się zdolność do selektywnego oglądu rzeczywistości. Mamy tendencję do zawężonej percepcji, która radykalnie skraca pole naszego widzenia. Nagle zaczynamy dostrzegać tylko jedną rzecz i pomijamy wszystkie inne. Koncentrujemy się tylko na jednym wycinku rzeczywistości i nie zauważamy tego, co dzieje się dookoła.
Pozwólcie, że podam pewne przykłady. Niekiedy zdarza się namyśleć tak. Nikt w Kościele nie docenia tego, co robię. Nikt nie docenia mojego zaangażowania. Ale kiedy mówimy nic nie docenia, to zazwyczaj mamy na myśli konkretną osobę, która tego nie robi. Albo konkretne dwie lub trzy takie osoby. I zupełnie zapominamy, że przecież tydzień temu dostaliśmy SMS-a z podziękowaniem, a miesiąc temu ktoś uścisnął serdecznie naszą dłoń po nabożeństwie, a dwa miesiące temu jakaś starsza siostra, która prawie nigdy nic nie mówi, powiedziała nam proste dziękuję, ale tego już nie dostrzegamy. Zaburzona percepcja, zawężona perspektywa, koncentracja na wycinku rzeczywistości, niezdolność do dostrzeżenia pełnego obrazu. Inny przykład. Zaczyna nam się wydawać, że Kościół tonie w problemach. Albo Kościół lokalny, albo Kościół uniwersalny, ciało Chrystusa na całym świecie. Że jest jak łódź nabierająca wody, że coś się kończy. Młodzi ludzie odchodzą z Kościoła, małżeństwa się rozpadają, nie ma powołań, wielkich liderów. Generalnie wielka chrześcijańska narracja chyli się ku upadkowi. Jakby pojawiały się napisy końcowe. I rzeczywiście da się znaleźć wiele przykładów otwartych ran na ciele Chrystusa. Bez trudu można pokazać konkretnych młodych ludzi, którzy odchodzą od wiary. Można pokazać przedarte na pół zdjęcia chrześcijańskich małżeństw. Można pokazać statystyki spadającego uczestnictwa wiernych w życiu religijnym. To rzeczywiście się dzieje. Można uwypuklić serię skandalów moralnych niszczących wiarygodność chrześcijaństwa. Można pokazać te wszystkie rany, postawić je obok siebie i powiedzieć: tak właśnie dzisiaj wygląda ciało Chrystusa. Jednak, drogi przyjacielu, czy tak jak uczniowie w drodze do Emaus, przypadkiem nie straciłeś z pola widzenia kiełkującego tuż obok ciebie nowego życia? Pierwszych oznak wiosny Bożego Królestwa, życia, które przedziera się przez zasieki śmierci, życia, które przesuwa stojące na drodze ciężkie głazy i kamienie zasłaniające wejście do grobu, życia, które stanowi zalążek nowej rzeczywistości. Spójrz, między tymi rozbitymi małżeństwami jest znacznie więcej tych, które w Chrystusie się znalazły i scaliły. Spójrz, ile chrześcijańskich rodzin co wieczór klęka z dziećmi wspólnie do modlitwy, prosząc o siły na następny dzień. Klęka, mimo że cały świat dookoła codziennie wmawia im, że to nienaukowe, nieracjonalne, niepostępowe, nieekonomiczne, niewychowawcze, a oni nadal klękają i twierdzą, że na kolanach widzą znacznie więcej niż stojąc na palcach. Tak, widzisz brata X, który chodząc do zboru wciąż ma problem z alkoholem. I wiesz o księdzu z tamtej parafii, który podobno potrafi wchodzić na plebanię na kolanach. I to nie dlatego, że akurat się modli, żeby było jasne. I takie są fakty. I to są otwarte rany na ciele Chrystusa. Ale czy widzisz też tysiące tych, którzy codziennie dziękują Chrystusowi za wyzwolenie od alkoholizmu? Tych śpiących niegdyś na ulicy narkomanów, którzy dziś rozdają chleb bezdomnym, powtarzając prawie codziennie: Bóg zwrócił mi wolność, może zwrócić i Tobie. Te tysiące niedoinwestowanych, ubogich chrześcijańskich fundacji i stowarzyszeń, które zbierają na zakup drukarki i w których zwyczajni chrześcijanie dzień po dniu dźwigają na swoich barkach najciemniejsze problemy świata. Czy w Twojej percepcji mieści się również i to? Czy tylko ten ksiądz, który wchodzi na plebanie na kolanach, o którym huczy całe miasto? Widzisz zagubionych młodych ludzi, ale czy dostrzegasz też dziesiątki tych, którzy się odnaleźli? Czy słyszysz ich historię? Odnalezioną tożsamość w Chrystusie, Biblię czytaną na szkolnych przerwach, niezłomne świadectwo przed rówieśnikami. Takich młodych ludzi nie brakuje w Kościele, również w tym zborze. Każdy z nich to pomnik nowego życia. Zalążek nowej rzeczywistości są znakiem zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nawet w najciemniejszych czasach. Czytasz o skandalach seksualnych księży lub pastorów, ale drodzy, według twardych danych empirycznych, duchowni są wielokrotnie rzadziej sprawcami przestępstw seksualnych niż ludzie innych zawodów. Według danych empirycznych Kościół jest najbezpieczniejszym miejscem dla dzieci, bezpieczniejszym niż dom, bezpieczniejszym niż szkoła, niż zajęcia sportowe lub basen. Czy wiesz, że spośród 70 okien życia w Polsce ponad 60 prowadzonych jest przez instytucje kościelne? Czy zauważasz, że to Kościół stoi niewzruszenie dzisiaj w zasadzie jak samotna skała naprzeciw wzburzonych fal ideologii, które nienarodzone dzieci chcą pozbawić człowieczeństwa, chcą odebrać im prawo do życia?
Czy oprócz upadłych liderów widzisz też tych, którzy w pokorze, bez hałasów wypełnili swoje zadanie do ostatnich dni, do ostatniego siwego włosa, troszcząc się bardziej o swoje duchowe dzieci niż o siebie? Czy widzisz to przebijające się przez mroźne śniegi piękno budzącego się życia? Drodzy, uczniowie na drodze do Emaus spotkali się z osobą i z wydarzeniem, które rozerwały na pół historię świata i cały kosmiczny porządek. Nie można tutaj użyć zbyt wielkich słów, bo nie ma wystarczająco dużych słów, żeby opisać to, z czym się wówczas spotkali, kto z nimi rozmawiał, w jakim miejscu się znaleźli. Zmartwychwstały Syn Boży patrzył im w oczy, a oni patrzyli w Jego. Przez moment znaleźli się w absolutnym centrum historii zbawczej. Stali się głównymi aktorami na scenie zbawienia. Stali w tym samym szeregu, co Dawid, Mojżesz i Eliasz. I mimo to nie rozpoznali momentu. Nie rozpoznali ciężaru, wagi, wspaniałości tego, co na ich oczach i pod ich dłońmi się w tym momencie działo. Nie poznali Chrystusa. Dlaczego? Bo wyglądał zbyt zwyczajnie. Zbyt podobny był do wszystkich innych pątników i podróżnych w Jerozolimie. Nie emanował cudownością, ponadnaturalnością, zmartwychwstałym życiem na tyle intensywnie, aby przedrzeć się przez ich rozczarowane umysły. I czy nie jest tak, że dokładnie to się nam raz za razem przydarza? Myślę, że niektórzy z nas jesteśmy dzisiaj na drodze do Emaus. Z każdym krokiem oddala się od Kościoła w przestrzeni i czasie, a dystans się powiększa. Oczywiście nadal masz ogromnie dużo szacunku i sentymentów chrystusowych. Nadal uważasz, że to jest cenne, wartościowe, że to jest warte wielu rzeczy, ale coraz częściej myślisz o tym w czasie przeszłym. Powtarzasz za uczniami, a myśmy myśleli, a ja myślałem, że będzie inaczej, bardziej przekonująco, bardziej efektywnie, może nawet efektownie, bardziej ponadnaturalnie, duchowo, bardziej jednoznacznie. Jeżeli w takim miejscu jesteś, pozwól, że pokażę Ci coś niezwykłego. Przejdziemy do chyba najbardziej przejmującej warstwy tej historii. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Wow! Oni z własnej woli oddalają się od Chrystusa. A On z własnej woli się do nich przybliża. Oni robią krok dalej od Chrystusa, a Chrystus robi dwa kroki bliżej ich. Przychodzi po swoje zagubione owce, po zagubioną monetę, po marnotrawnych synów. Spotyka się z nimi na ich drodze, ponieważ nigdy z nich nie zrezygnował. I najbardziej wspaniałe jest to, że On trzyma w dłoni ich słabości, zna na wylot ich wątpliwości. Wie o nich wszystko, ale spogląda im w oczy i cały zamienia się w słuch. Cóż za przejmujący i niepowtarzalny moment. Zmartwychwstały Chrystus nie zaczyna od kazania. Zmartwychwstały Chrystus zaczyna od pytania, a następnie od wysłuchania. To jest jedna z najpiękniejszych cech Pana Boga. Boże Słowo potrafi milczeć i słuchać ludzkich słów. Chrześcijaństwo nie jest boskim monologiem. Nie jest boskim kazaniem ex cathedra. Bóg interesuje się naszymi wątpliwościami, nie na pozór, ale realnie. Wychodzi im naprzeciw, nie lokuje ich poza marginesem duchowej relacji. Nie są one religijnym tematem tabu. Nie są czymś, o czym nie wypada mówić. Zmartwychwstały Chrystus szukał i znalazł uczniów w miejscu ich zwątpienia, a następnie pozwolił im mówić. I to jest to, co robi Pan Bóg w naszym życiu. Wysłuchał uczniów, pozwolił, aby wylali siebie przed Nim. Poznał ich wnętrza, a następnie przemówił do nich z prawdziwym ogniem. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Czy nie tak właśnie miało być? Czy nie do tego byliście przygotowywani? Czy nie taka jest logika historii zbawienia? Czy nie to było zapowiedziane? Czy nie tego powinniście się spodziewać? Apostoł Piotr pisał później, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Apostoł Jan pisał później, nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi, nie dziwcie się, że to tak wygląda, a nie inaczej, bo taka jest logika Królestwa Bożego. Taki od zawsze był Boży plan. Jeśli Chrystus nie spełnia pokładanych w Nim nadziei,
to nie dlatego, że jest zbyt mały. To pokładana przez nas w nim nadzieja jest zbyt mała. I pomyślmy o tym przez moment. Istniał tylko jeden powód, dla którego Chrystus nie został królem Żydów, zgodnie z oczekiwaniem apostołów i uczniów. On był w drodze po inną koronę. Po koronę nieskończenie bardziej wspanialszą, niewyobrażalnie silniejszą i pełną blasku. Był w drodze po koronę, która wywyższyła go ponad wszelkie imię, jako tylko może zostać wezwane przez wszystkie wieki historii świata i wszystkie wieki w historii i przez wszelkie imię, jakie tylko zdolny jest wypowiedzieć jakikolwiek byt. Był w drodze po taką koronę. Był tylko jeden powód, dla którego odmówił ludowi, który chciał upaść przed nim na kolana i ogłosić go królem Izraela. Zmierzał na krzyż, dzięki któremu pewnego dnia ugnie się przed nim każde kolano i każdy język będzie ogłaszał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I był tylko jeden powód, dla którego Chrystus nie odbudował Królestwa Izraela w wymiarze politycznym. Takie królestwo byłoby zbyt małe dla takiego króla. Królestwo, które zainaugurował Chrystus, nie ma geograficznych ani politycznych granic. Przenika wszystkie kultury, wszystkie narody, wszystkie systemy polityczne, a w jego ramach ludzie chwalą Boże Słowo za pomocą niepoliczalnej gamy różnych języków i słów. Tego królestwa nie można zwalczyć armią. Jest niepodatny na wrogie wysiłki ludzkich sił, a zabijanie jego mieszkańców tylko powiększa ich liczbę. I podstawową prawdą Ewangelii jest to, jeżeli Bóg czegoś w naszym mniemaniu nie czyni, to tylko dlatego, że czyni właśnie coś znacznie większego. My chcielibyśmy, aby osuszył kałuże, a on opróżnia właśnie ocean. My byśmy chcieli, aby stąpił z krzyża, aby jego ciało stąpiło z krzyża, a on planuje powstać z grobu. Nigdy nie wiemy, co Bóg czyni w naszym życiu wtedy, gdy wydaje się najbardziej nieobecny. I na koniec spójrzmy raz jeszcze na tą historię, a konkretnie na moment, w którym uczniowie rozpoznali Chrystusa, moment, w którym otworzyły się ich oczy. To jest jedna z najbardziej zagadkowych chwil w Ewangelii Łukasza. Jak czytamy w 35 wersecie, uczniowie sami przyznali, że rozpoznali Chrystusa po łamaniu chleba. Dlaczego po łamaniu chleba? Nie wtedy, gdy wykładał pisma, gdy w mistrzowski sposób reinterpretował Mojżesza i proroków, gdy wykładał przed nimi każdą z ksiąg, wykazując, jak one mówią o zmartwychwstaniu i o Jezusie, ale rozpoznali go właśnie po łamaniu chleba. Dlaczego właśnie wtedy? Pamiętajmy, że uczniowie ci nie byli z Chrystusem w wieczerniku. Nie należeli bowiem do grona 12. Nie słyszeli zatem słów: bierzcie, jedzcie, oto ciało moje. Aby zrozumieć to tajemnicze wydarzenie, musielibyśmy spojrzeć najpierw na kulturowe tło łamania chleba. Otóż doskonale wiecie, że posiłek w tamtych czasach był obwarowany wieloma różnymi tradycjami i zwyczajami. W niczym nie przypominał jakiegoś szybkiego wyjścia do KFC albo w pośpiechu zjedzonej kanapki przed wyjściem do pracy. Zwyczaj łamania chleba przyjął się w wielu kulturach wschodnich i do dzisiaj jest kultywowany. Polega on na tym, że gospodarz przed wspólnym posiłkiem wznosi modlitwę do Boga i dziękuje za chleb, który jest symbolem życia i błogosławieństwa. Gospodarz łamie chleb i rozdaje go zaproszonym gościom i tworzy wśród nich wspólnotę stołu, a także zapewnia w ten sposób o swojej gościnności, o życzliwości, o tym, że zaprasza ich do swojej codzienności. Nie czyniąc różnicy między gośćmi a domownikami, traktuje ich niejako zaszczytnie, jako członków własnej rodziny. I czynności tych zawsze dokonuje ojciec rodziny. A jeżeli podczas posiłku brał w nim udział wielu ojców różnych rodzin, to głos zabierał oczywiście gospodarz, organizator posiłku. I oto mamy dwóch uczniów spieszących do Emaus. Idą albo do swoich domów, albo też do jakiegoś innego zaufanego miejsca, w którym może jeszcze raz będą mogli przemyśleć wszystko to, co się stało. I kiedy Chrystus okazywał, jakby chciał iść dalej, przymuszają go wręcz, aby został z nimi, aby z nimi zjadł, z nimi odpoczął w tym domu, w którym oni mają przygotowane miejsce. I kiedy zasiadają wszyscy do stołu, to dla wszystkich było oczywiste, że to uczniowie są organizatorami posiłku. Oni są organizatorami, oni są gospodarzami. Oni przymusili Jezusa, aby z nimi zjadł. Oni go zaprosili.
ale po krótkiej chwili dostrzegają ze zdumieniem, że ten bezimienny nieznajomy, ten gość pod dachem ich domu albo domu, w którym przygotowano dla nich miejsce, zaczyna łamać chleb. To oni go zaprosili, oni byli gospodarzami, oni powinni to zrobić, oni powinni wznieść modlitwę, złamać chleb, zapewnić Jezusa o swojej gościnności i życzliwości, włączyć go do swojego kręgu. Jednak dzieje się rzecz niesłychana. Bezimienny nieznajomy przejmuje prowadzenie. Wchodzi w kompletnie nieprzystosowaną do niego rolę. Zachowuje się u nich, jakby był u siebie. I wtedy zrozumieli, on jest u siebie. On wszędzie jest u siebie. Kiedy Jezus zaczął łamać chleb, z ich oczu opada zasłona. Przypominają sobie, że tylko jeden człowiek, którego znali, zawsze i wszędzie zachowywał się i czuł się jak gospodarz i organizator, jak ktoś, kto jest po prostu u siebie. Tylko jeden człowiek, którego znali, łamał te konwenanse, które wokół istniały, rozbijał zwyczaje, a gdziekolwiek stawał stopy, miało się wrażenie, że król przechadza się po swoim pałacu. Wszystko było jego, wszystko do niego należało, nad wszystkim panował, wszystko sobą ogarniał, wszystko miał pod kontrolą, wszystko znał, o wszystkim wiedział. W tym jednym momencie Chrystus dał im do zrozumienia, że to nie oni go zaprosili na ten posiłek, to on zaprosił ich. To on był gospodarzem, to był jego dom, to było jego spotkanie, jego wyraz życzliwości, jego zaproszenie do zawarcia przymierza. Przyjaciele, nie można się było pomylić. Ten wielki nieznajomy, ten tajemniczy podróżny, będący jedyną osobą, która nie wiedziała, co się stało w Jerozolimie, ten intruz, który przerwał ich religijną dysputę, ten obcy, okazał się być zmartwychwstałym Zbawicielem świata. Bóg mieszka w takich zakamarkach naszego życia, o które nigdy byśmy Go nie posądzali. Przychodzi do nas w taki sposób, którego nigdy byśmy się nie spodziewali. Przychodzi w chwilach, które wydają się najmniej odpowiednie i działa w sposób, którego nie daje się przewidzieć, ale przychodzi i działa. I czasami nam się wydaje, że to my zapraszamy Chrystusa do naszego życia, że On jest gościem na platformie historii świata. Że jak on sobie poradzi z tym kryzysem w kościele, jak on sobie poradzi z kryzysem w naszym życiu, jak on sobie poradzi z tym problemem czy z tamtym, jak to wszystko można połączyć. Trzeba zaprosić Jezusa. Drodzy, to nie my zapraszamy Jezusa. On jest gospodarzem. On jest gospodarzem w swoim kościele. To Jego kościół, nie nasz. To nie my zapraszamy Go do stołu, to On zaprasza nas. To jest Jego rzeczywistość. Przez 2000 lat co chwila wydawało się, że Kościół chyli się ku upadkowi. Że z tego to już się nie podźwignie. Tyle herezji, tyle różnych wojen religijnych, tyle problemów, tyle podziałów, tyle katastrof moralnych, tyle różnych zdarzeń i zjawisk o skali historycznej, gdzie wydawało się, że Kościół już nigdy się z tego nie podniesie. Ale oto jesteśmy dzisiaj tutaj, w 2024 roku. Śpiewamy pieśni o Jezusie, mówimy Alleluja, Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. I dopóki nie przyjdzie Chrystus, dokładnie tak będzie, bez względu na to, co teraz się dzieje. Analogicznie jest w naszym osobistym życiu. Możemy być rozczarowani Kościołem, swoim lokalnym zborem, denominacją, w której jesteśmy, Kościołem jako takim. I ja to, drodzy, przeżywam systematycznie. I czasami mnie to powala i nie jestem w stanie zrobić kolejnego kroku. Ale później, dzięki Bożej łasce, zaczynam zdawać sobie z tego sprawę, że muszę dostrzec życie, które dzieje się obok. Życie, które kiełkuje, które się przebija, które zawsze znajduje miejsce, które robi otwory w ziemi, która wydaje się zamarznięta na amen, martwa, ziemi, która wydaje się bezpłodna. To życie zawsze się przebija. Tak jak nasze rośliny w naszych przydomowych ogródkach aktualnie zaczynają pokonywać śmierć zimy. I to się dzieje w Kościele, to się dzieje tutaj, w tym miejscu. To się dzieje w życiu każdego z was. Nowe życie kiełkuje, nowe życie wydaje swoje owoce. Nawet jeśli tego nie widzimy teraz i w tym momencie, ono tutaj jest. Ono tutaj pracuje, ono tutaj działa. Zmartwychwstały Chrystus przyłącza się do nas jako gospodarz. I jest wśród nas. Jedno jest pewne, wstał Pan prawdziwie, wstanie i Kościół, wstanie każdy z nas. Myślę, że tyle na dzisiaj wystarczy. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i proszę, żebyśmy wspólnie powstali do modlitwy.
za to, że Ty jesteś królem, za to, że Ty jesteś Panem, wywyższonym i uwielbionym. Dziękuję Ci, że to nasza nadzieja jest w Tobie, Panie. Dziękuję Ci, że ta nadzieja nigdy nie zawodzi, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że na Tobie możemy się oprzeć całe nasze życie, ponieważ Ty jesteś Stwórcą Wszechświata. Jesteś Bogiem, Panie Jezu, który nigdy nie zawodzi. Jesteś Bogiem, który zawsze działa, Panie. Jesteś wszechmocny, jesteś wszechpotężny, nasz Pan i nasz Król, który nas umiłował, który nas przygarnął do siebie, który nas odnalazł, Panie, w naszych grzechach, Panie. Byliśmy martwi, Panie, a dzisiaj jesteśmy ożywieni poprzez wiarę, Panie, i poprzez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Dzisiaj możemy widzieć Ciebie, dzisiaj możemy oglądać Ciebie, patrząc na Boże Słowo, Panie, na to, co możemy czytać o Tobie, na to, co możemy doświadczać, Panie, w naszym życiu, poprzez wiarę, Panie. Dziękuję Ci za Twoją miłość wielką, Panie, którą okazałeś względem nas. Dziękuję Ci, że jesteś żyjącym i panującym naszym Panem i naszym Królem. I choć często w naszym życiu tego nie dostrzegamy, Panie, to dziękuję Ci, że Ty nas otaczasz, że Ty jesteś przy nas i że Ty nas prowadzisz. Tak bardzo jestem Tobie za to wdzięczny. Uwielbiam Cię, Boże. Chwała niech Ci będzie. Amen. Słowem, tam gdzie sam najwyższy Pan swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe. Nic z nim nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Zstąpiłeś z nieba. Thank you.
A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję wam wszystkim za udział w dzisiejszym nabożeństwie. Niech was dobry Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem.